Eryk zapukał do pokoju Pauli. Światło żarówki ze stojącej przy łóżku lampki rozeszło się po pokoju. Przez szybkę w drzwiach zobaczył poruszający się cień. Nacisnął klamkę i wszedł do środka. — To ty? Paula narzuciła szlafrok i spojrzała na zegarek, a potem na narzeczonego. — Spodziewałeś się kogoś innego? Może mojego brata? Zapytał kąśliwie i od razu rzucił przepraszające spojrzenie. Pomyślałem, że chcesz pogadać o tym, co się stało. Paula usiadła z powrotem na łóżku i podkurczyła nogi, zakrywając kolana nocną koszulą. Oboje wbili wzrok w pognicione fałdy kołdry. — Nie, nie chcę — odpowiedziała cicho. — To nie daje mi spokoju. Stało się coś strasznego. Teraz uświadamiam to sobie na nowo. Kiedy patrzę na ciebie, nic nie mów. Zasłoniła mu usta dłonią. — Lepiej o tym nie rozmawiać. Zostawmy to tak, jak jest. Wszystko się ułoży, zobaczysz. — Boję się. — Ty? — zmarszczyła czoło. — Nie robisz przecież nic złego. — Jak ty nic nie rozumiesz. Eryk złapał troczek jej koszuli i zaczął międlić w palcach. — Moje plany mogą się pokrzyżować. Nie wiem, na czym stoję. Za kilka dni mamy wziąć ślub, a ja nadal nie wiem, jak ta historia się skończy. Najpierw Laura, a teraz moja matka. Co się stanie, jeśli ona... Nawet tak nie myśl. Chcę, żeby wszystko było dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. Marzyłam o tym dniu, odkąd cię poznałam. — Wiem. Ja też tego chcę. Musimy jednak wziąć pod uwagę to, co mówią lekarze. Ma 50% szans na wyjście z tego. — Byłeś w szpitalu? — Pokręcił głową. — Ojciec nie chce, żebyśmy się tam pokazywali. Spokój matki jest najważniejszy. Rozłożył bezradnie ręce. — Potrzeba czasu. Przyjdzie dzień, kiedy ją zobaczycie. Pogładził Paulę po policzku. Chyba nie zrozumiała, o co mu chodziło. A może udawała, że nie rozumie. — Jesteś kochana. Powinienem obsypywać cię komplementami i kwiatami każdego dnia, kiedy tylko otworzysz oczy. Nikt nie zrobił dla mnie tyle, co ty. — Wystarczy, jak poświęcisz mi trochę więcej uwagi. O nic więcej nie proszę. — Obiecuję. Eryk przybliżył się do niej i pocałował w czoło. — Zostaniesz? — spytała spod przymkniętych powiek. — Cały dom już śpi. Nikt nie zauważy. — Wiesz przecież, że to nie jest dla mnie takie proste. Odsunął się na bezpieczną odległość. Wyciągnęła ręki i zaczęła sunąć palcami wzdłuż muskularnego ramienia. Czuła, jak jego ciało się napina. Dotarła do na w pół otwartych ust Eryka i potarła je kciukiem. — Spróbuj, przecież wkrótce zostanę twoją żoną. Uśmiechnęła się zachęcająco. Ujął jej dłoń w swoje ręce. Pocałował ciepłą skórę pachnącą lawendowym mydłem. — Dobranoc. Zażenowana spuściła głowę. Patrzyła, jak powoli wstaje z łóżka i zamyka za sobą drzwi. Musi to przetrwać. Wytrzymać do ślubu. Po weselu będzie inaczej. Eryk oparł się plecami o ścianę korytarza. Wysunął głowę, aby sprawdzić, czy światło w pokoju Pauli zgasło na dobre. Odczekał jeszcze moment, po czym zszedł do kuchni. W domu panowała całkowita ciemność. Blade światło z wnętrza lodówki przycięło ją na kilka chwil. Nalał do szklanki zimnej wódki, zapatrzył się w okno. — Też nie możesz zasnąć? — usłyszał za plecami głos. Wyciągnął rękę, szukając włącznika na ścianie. — Nie zapalaj, tak jest dobrze. Marlena siedziała na krześle i obracała w dłoniach kubek z parującą herbatą. — Rozmawiałam dziś z Karolem. Nie wygląda na zmartwionego tym, co się dzieje w waszym domu. — To idiota. Eryk upił kilka łyków. Zakompresione dziecko znalezione na ulicy. Wydaje się wręcz zadowolony, że Irena nie odzyskuje przytomności. — Dureń. Chłopak potwierdził jeszcze raz, co myśli o bracie. Wydaje mu się, że ojciec obsypie go złotem za to, że po raz drugi traci matkę, że będzie mu go żal. Nie zdziwiłbym się, gdyby maczał palce w tym, co się stało. Marlena wyjęła z kieszeni paczkę mentolowych Marlboro i rzuciła na stół. — Zapalisz? Nigdy nie widziałem cię z papierosem. Eryk postukał palcami w dno kartonika i wyciągnął jednego papierosa. Podał Marlenie ogień, po czym podpalił sobie. Otworzył szerzej okno i wypuścił z ust smugę dymu. Palili w milczeniu. Od strony miasta dochodził odgłos wyjącej karetki Bogodowia. — Skąd się tu właściwie wzięłaś? Marlena wzruszyła ramionami, mimo że jedynie z grubsza widział jej sylwetkę. — Irena chciała, żebym z wami zamieszkała. Ściągnęła mnie niemal na siłę. — Po co? — Nigdy mi tego nie powiedziała. Owszem, mówiła coś o przyjaźni z moją matką i o tym, że nie powinnam zostać sama na świecie. Zwykłe pierdoły. Eryk zaśmiał się w głos. Alkohol zaczynał wprawiać go w dobry nastrój. — Zabawna jesteś. Miałem cię za kolejną sztywniaczkę, ale wygląda na to, że nie jest z tobą tak źle. — Kolejną? Masz na myśli Laurę? Z tego, jak przedstawiała ją twoja matka, była wyjątkowo spokojną dziewczyną. — Nie chcę rozmawiać o Laurze. Przydusił niedopałek na parapecie. — Dobrze ją znałeś? Nie odpowiedział. Wypłukał szklankę pod kranem i odstawił obok zlewu. Po raz kolejny otworzył lodówkę i po chwili zamknął ją z trzaskiem. Myślisz o niej czasem? To znaczy, czy zastanawiasz się, po co komu była jej śmierć? Irena właściwie mało o niej mówi. Tylko tyle, ile chce. Tak samo Zygmunt. Wszystko, co o niej wiem, wiem od Pauli. Kim właściwie była dla was Laura? Zadajesz za dużo pytań.
a ty nie chcesz mi na nie odpowiadać. Ukrywasz coś przede mną? Podszedł do niej na tyle blisko, że mogła dotknąć go ręką. Załóżmy, że tak. Odsunął krzesło i usiadł przy Marlenie. Załóżmy, że wszystko ci opowiem. I co zrobisz z tymi informacjami? Będziesz mnie szantażować? A jest czym? Zrobił odrażającą minę. Przy blasku księżyca jego twarz wyglądała, jakby miała za chwilę wpić się w jej szyję i wyssać całą krew. Michalina poderwała się od stołu i cofnęła w stronę wyjścia. Patrzył na nią nieruchomo, po czym wyciągnął rękę po kolejnego papierosa. Płomień zapalniczki oświetlał mu twarz. Palił go tak długo, jakby chciał, aby dziewczyna zapamiętała jego lodowate oczy. Stała w progu, świadoma tego, że właśnie dowiedziała się czegoś niezwykle ważnego i przerażającego zarazem. — Musiałaś zginąć, Lauro — szepnęła i ukryła się w swoim pokoju. Świt. Zastał ją skręconą na stoku z opadającą na ramiona głową. Ocknęła się na dźwięk miarowych uderzeń w strop domu, po czym odruchowo spojrzała na sine ciało kobiety. Zaczynało pęcznieć pod wpływem gromadzących się w nim gazów. Zasłoniła do nią usta i podeszła do okna. Otworzyła je na oścież i wypluła gorzką ślinę. Uderzenia w tak przybierały na sile. Wyminęła stojące pośrodku pokoju łóżko i wyszła przed dom. Dookoła domu co 2 metry poustawiono drabiny. Na ich wierzchołkach, podobne do stada wron, stały kobiety z sąsiednich domów i raz po raz uderzały w dach wielkimi gumowymi młotami. Deski odchodziły od więźby z trudem. Kobiety w ciszy brały kolejny zamach i waliły w nie od spodu, aż gwoździe zaczęły puszczać. Osłabione pracą schodziły z drabin, rozcierały zmęczone ramiona i szły do swoich domów na krótki odpoczynek. Zastępowały je kolejne, wymieniając między sobą jedynie urwane spojrzenia. Pierwsza deska spadła pod nogi stojącej na progu domu Julii. Odruchowo schyliła się, aby odrzucić ją na bok. — Nie dotykaj! — zatrzymał ją spokojny głos Łesi. Kobieta kopnęła deskę, która z trzaskiem odskoczyła za próg domu. — Czy to konieczne? Julia omiotła wzrokiem stojące na drabinę kobiety. — To musi opuścić dom. Pogrzeb odbędzie się jeszcze dziś. Nikt nie wchodził w nocy do pokoju? — Nikt. — Sprawdziłaś sznurki? Julia już miała powiedzieć coś o dziecinadzi, średniowiecznym zabobonach, jednak w porę ugryzła się w język. — Są nienaruszone. Łesia pokiwała z aprobatą głową. — Musisz się przebrać. W tym nie możesz iść na cmentarz. — Nie mam wiele na zmianę. Julia w myślach przejrzała zawartość swojej torby. Oprócz 2 podkoszulków i swetra nie miała nic. Łesia zniknęła na kilka minut w swoim domu. Wróciła, niosąc przerzuconą przez ramię czarną suknię. — Chyba, że wolisz na to nie patrzeć. Zajrzała Juli w oczy. Krawiec rozciągnęła płachtę, w której mogłoby zmieścić się kilka takich jak ona. Ohydna stara szmata cuchnęła wilgocią. — Dam radę. Ruszyła w kierunku swojej chaty, trzymając materiał jak najdalej od nosa. Od strony furtki szły 2 odziane w podobne suknie kobiety, ciągnęły 2-kołowy wózek z dębową trumną. Ruchem ręki dały znać, że proszą o pomoc we wniesieniu pudła do domu zmarłej. Ukradkiem spojrzała na stojącego za osadą Fiata. Powinna uciec stąd i zapomnieć o absurdzie tej całej sytuacji. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie w stanie uwierzyć w to, co się tutaj dzieje, pomyślała i schowała się za drzwiami chaty. Hałynę ułożono w trumnie i przykryto twarzą ciemną chustą. Julia oparła się plecami o ścianę, przyglądając się, jak Łesia zdejmuje sznurki z rąk i nóg matki i wsuwa je do kieszeni swojej sukni. Gdy ta czynność została zakończona, pochyliła się nad ciałem i odpiła z szyi nieboszczki naszyjnik. W rękach błysnął kawałek metalu. Zaraz potem powędrował do kieszeni ze sznurkami. 4 kobiety chwyciły w jego trumny i wypowiadając niewyraźne zdania, nałożyły je na skrzynię. Któraś wprowadziła do pokoju wózek, którym transportowano trumnę. Podjechał pod ramę łóżka. Drewniane pudło jęknęło i zsunęło się na wóle. Kobiety rozstąpiły się, pozwalając wyjechać zmarłej w swoją ostatnią drogę. Koła podskoczyły na progu. Trumna zachebotała się niebezpiecznie. Na niebie zaczęły zbierać się czarne chmury. Julia spojrzała na resztki błękitu, które za chwilę utonęły w mroku. Uderzył ją znajomy zapach powietrza wymieszanego z drobinkami wirującego piasku. Wydzierały się pod powieki i drażniły oczy. Potarła je, zanim kolejne kamyki smagnęły ją po policzkach. Kondukt żałobny ruszył do furtki. Kilkanaście kobiet szło noga za nogą leśną drogą wzdłuż parkanu. Stanęły w młodym zagajniku. Julia dostrzegła kilka usypanych kurhanów. Nadal zasłaniała ciało przed szalejącym wiatrem, który z każdą chwilą przybierał na sile. Spojrzała na Łesię. Była zdenerwowana, jednak jej pewne ruchy potwierdzały, że wie, co robi. Tut. Łesia zatrzymała pochód, wskazując ręką wykopaną w ziemi dziurę. Spust i trunu w zemliu. Z ust kobiet dało się słyszeć pomruki ni to modlitw, ni zaklęć. Julia odsunęła się i schowała za pękniętą na pół brzozą. Trumna uderzyła o dno grobu. Kobiety upadły na kolana i zaczęły zsuwać rękami piach. Powietrze stanęło w miejscu. Przez chmury przebijały się promienie słońca.
To już, pomyślała Julia. Dopełniło się. Gdy wróciła do chaty, ściągnęła z karku czarną suknię i rzuciła w kąt. Otworzyła na oścież okno i drzwi, robiąc przeciąg. Zasłona w drzwiach unosiła się przy każdym podmuchu wiatru. Włączyła czajnik. Gorącej wody wystarczyło tylko na wypełnienie dna wielkiej miednicy. Zagotowała więcej i dolała lodowatej wody z kranu. Zrzuciła z siebie resztę ubrania i usiadła w miednicy, podkurczając nogi pod brodę. Kubkiem do herbaty polała zmierzwione włosy i umyła je mydłem. Całkiem zwariowała. Co ja tu w ogóle robię? Siedzę w miednicy pośrodku tych zwariowanych kobiet, które biorą mnie za kogo? Za jedną z nich? Ludzie latają na księżyc, a ja tkwię w średniowieczu? Szlak by to. Wytarła się do konia ręcznikiem, przyczesała palcami włosy, próbując rozczesać skołtunione końce. Wciągała przez głowę pod koszulę, kiedy w drzwiach stanęła Łesia. Tak musi być. To wszystko, co tu się dzieje. Wiem. Rzuciła Julia przez ramię. Nie rozumiem, ale wiem. Zrozumiesz. Łesia uśmiechnęła się dobrotliwie. Przyjdzie czas, że wszystko zrozumiesz. Nie wyglądasz na zmartwioną śmiercią matki. Ona przecież wcale nie odeszła. Ręce kobiety powędrowały w kierunku włosów Julii. Spokojnymi ruchami palców zaczęła rozplątywać mokre strąki. Matka będzie z nami cały czas, tylko inaczej. Z nami? Przecież jesteś tu za nią. Ty przyszłaś, ona odeszła. Koło się zamknęło. Julia odchyliła głowę, patrzyły sobie teraz w oczy. Wzrok Łesi był zimny, nieprzejednany. Naprawdę myślisz, że tu zostanę? Ton jej głosu rozdrażnił kobietę. Zacisnęła jej tak wąskie usta i szarpnęła Julię za włosy. Ona tu była. Kto? Dziewczyna, o którą pytałaś. Znów zmierzyły się wzrokiem. Jeśli zostanę, opowiesz mi wszystko? Opowiem. Może jutro? Może za tydzień? Nie mam tyle czasu. Owszem, masz, krasunia. Ręka Łesi chwyciła pod bródek Julii i ścisnęła, aż zabolały ją kości szczęki. Tu czas nie istnieje. A to dla ciebie. Chcę, żebyś to nosiła. Położyła na stole coś, co było zwinięte w chustę. Wychodząc, rzuciła zimne spojrzenie na leżącą na podłodze czarną suknię pogrzebową. Zasunęła za sobą zasłonę i ruszyła w stronę cmentarza. Julia rozłożyła chustkę. Połyskiwał na niej okrągły naszyjnik z gwiazdą, który Łesia zdjęła z szyi swej zmarłej matki. Marlena zastukała do drzwi gabinetu i nacisnęła klamkę. Siedząca tyłem do wejścia Michalina odwróciła głowę i odbijając się nogami od podłogi podjechała do fotelu do biurka. — Masz coś dla mnie? — spytała, widząc niepewną minę Marleny. — Przyszłam powiedzieć, że wracam do Stanów. Mój przyjazd do kraju okazał się wielką pomyłką. — Chcesz uciec? Marlena uśmiechnęła się, jednak jej oczy pozostały niewzruszone. — Możesz to nazwać, jak chcesz. To nie jest miejsce dla mnie. Zarezerwowałam bilet na 30 lipca. — Podobno jesteś bez grosza. Kupno takiego biletu to kupa forsy. Marlena podrapała się nerwowo po szyi. — Mam do sprzedania w komisie pewien drobiazg. Nie będzie mi już potrzebny. Michalina rzuciła okiem na wiszący na ścianie kalendarz. Ten twój wylot to za kilka dni, tuż przed ślubem Pauliny. Tak, nie chcę dłużej czekać, jestem już spakowana. Zostało mi tylko kilka spraw do załatwienia. Zniknę stąd tak szybko, jak się pojawiłam. Nie wydaje mi się, aby to było możliwe, dopóki nie rozwiąże się sprawa z Ireną. Nikt stąd nie wyjedzie. To jakiś absurd. Marlena poczerwieniała. Jej rude piegi zlały się z pąsem na policzkach. Co ja mam z tym wspólnego? Widziała, jak zaczynają jej drżeć ręce. Schowała je szybko za plecami. Wzięła kilka głębszych oddechów, po czym zaczęła mówić spokojniej. Chyba nie podejrzewacie mnie o chęć zabicia kogokolwiek. Oczy Michaliny bacznie lustrowały każdy ruch dziewczyny. Coś w postawie Marleny nie dawało jej spokoju. Skoro chciała uciec, nie musiała powiadamiać o tym fakcie policji. Nie przyszłaś tu po to, aby powiedzieć o wyjeździe. To zwykły pretekst, prawda? Dziewczyna usiadła w fotelu Julii. Chwyciła w palce leżący na stole klips do papieru. Miarowe klikanie wypełniało narastającą ciszę. To nie Iryna miała zginąć. Mów, co wiesz. Tylko tyle, co zasugerowała Paula. Zresztą wy też tak podejrzewacie. To nie do niej strzelano. Podejrzewa byłego chłopaka Laury. Kręcił się po ulicach podczas białego marszu. Widziałaś go? Nawet nie wiem, jak wygląda, ale Paula zna go dobrze. To jeden z tych szemranych kolesi żyjących nie wiadomo za co. Nigdy nie śmierdział groszem, to Laura dawała mu od czasu do czasu parę złotych. Miałby się mścić na Pauli za to, że Laura zginęła? To absurd. Nie do końca. Odkąd dziewczyny zaprzyjaźniły się ze sobą, Laura odsunęła go od siebie. Nie pasował do towarzystwa. Wysyłała mu pieniądze, ale nie chciała mieć już z nim nic wspólnego. Wierzyła, że w ten sposób kupi sobie wolność. Widziała siebie w lepszym otoczeniu niż ta jego Malina. Miała dość biedy. Napatrzyła się na nią przez całe swoje życie. Nie chciała żyć w ten sam sposób. To zrozumiałe. Ona po studiach, on bez perspektyw. Szantażował Paulinę? Groził jej? Podobno. Typ spod ciemnej gwiazdy. Prawdopodobnie wyszedł jak szczur ze swojej nory, gdy dowiedział się o marszu. Idealna sposobność, żeby odpłacić jej za krzywdę.
Wiesz, skąd Laura miała pieniądze? Paula wypłacała jej co jakiś czas kilkasetek na konto. Chciała pomóc przyjaciółce wyrwać się z tego koszmaru. Doprawdy, szlachetne. Michalina wyjęła z szuflady teczkę z aktami sprawy. Dopięte dowody wpłat zebrane przez zastępę potwierdzały, że wszystko się zgadza. Marlena śledziła, jak palce Michaliny odklają kolejne zestawienie z rzędami liczb. Zrobiłaby dla niej wszystko. A Paula? Skąd ona miała na to wszystko środki? Przypuszczam, że Eryk miał swobodny dostęp do konta ojca. Stary Kornatowski wiedział, gdzie giną jego pieniądze? Tego nie wiem. Ważne, że Laura miała przez jakiś czas święty spokój. Teraz ma go aż nadto. Twój komentarz jest nie na miejscu. Michalina, widząc, że jej rozmówczyni patrzy na nią z odrazą, postanowiła zmienić temat. Wiadomo już, kto zostanie druhną na ślubie Eryka i Pauli? Nerwowe klikanie spinacza nasiliło się. Wybrała ciebie, prawda? Będzie musiała znaleźć kogoś innego. Ja wyjeżdżam. Michalina zamknęła notes i rozprostowała palce, aż strzeliły w stawach. Tymczasem miej oczy otwarte. Gdyby miało się coś stać, trzeciej próby Paula może nie przeżyć. I jeszcze jedno. Odwołaj swoją rezerwację. Julia wysypała zawartość torby na stół. Stara, nieużywana od pół roku Motorola była poobijana i odstawała od niej niemal cała klawiatura. Wyjęła z portfela kartę i podważyła paznokciem tylną klapkę. Wybiegając z domu, złapała komórkę w ostatniej chwili. Służbowy telefon był zbyt łatwy do namierzenia. O tym, że nadal przechowuje tego grata, nikt nie pomyśli. Będzie musiała rozmawiać krótko, aby Michalina nie zdążyła jej namierzyć, byle tylko bateria jeszcze trzymała. Sygnał załamywał się i znikał. Podeszła bliżej okna, jedna kreska zasięgu więcej. Przez szybę zobaczyła przyglądającą się jej Łesię. Pomachała jej, udając, że drugą ręką zbiera włosy do tyłu. Kobieta stała twardo w miejscu ze wzrokiem wbitym w komórkę. Julia rzuciła ją pod nogi i pchnęła ramę okno. Wychyliła się i oparła ramiona o rozgrzany parapet. — Potrzebuję kilku nowych świec. Wezmę z domu twojej matki — krzyknęła do kobiety. Łesia zatrzymała ją zdecydowanym ruchem ręki. Julia dyskretnie opuściła głowę i sprawdziła, czy Motorola spadła w niewidoczne od progu miejsce. Kopnęła telefon pod stojący pod ścianą kredens. Kobieta weszła do domu, rozejrzała się nerwowo po pokoju. Szarpnęła zasłoną. Jej ręce powędrowały po półce z puszkami. Po chwili chwyciła poduszkę i rzuciła ją na podłogę. Obok niej spadł kozi materas. Gdzie to masz? Julia dostrzegła w jej oczach szaleństwo. Robiła wszystko, żeby nie spojrzeć na kredens. Łysia zaczęła zrzucać z krzesła ułożone w kostkę ubranie. W końcu podeszła do Julii i szybkim ruchami ją obmacała. Nie waż się mnie oszukiwać. Nie wiem, o czym mówisz. Potrzebuję świec. Kobieta ponownie podeszła do półki ze stojącą puszką herbaty i jednym kubkiem. Wypalona w 3/4 świeca leżała na swoim miejscu. Wzięła do ręki biały ogarek. Więcej nie dostaniesz. Musisz polubić ciemność. Pociągnęła Julię za rękę i włożyła w jej otwartą dłoń to, co zostało ze świecy. Pamiętaj, ja widzę wszystko. Nie spuszczając oczu z Julii, wycofała się z pokoju. Chyba nie do końca. Sprawdziła, czuła się odeszła na bezpieczną odległość. Schyliła się pod kredens i wyczuwszy pod palcami telefon, strzepnęła z niego przylepiony kurz. Zapaliła resztką świecy i zasunęła szczelnie zasłony. Zabiję skurwysyna. Robert cisnął gazetę o podłogę. Sprzedam mu taką kosę, że ślepia wyjdą mu na wierzch. Krzywy przekręcił się na pryczy i zasłonił oczy przed padającym światłem lampki. Czego się drzesz w środku nocy? Daj spać, bo zaraz ci przywalę. Majher podniósł gazetę i podetknął Krzywemu pod nos. Czytaj, a jak skończysz, powiesz mi, który skurwil tam mnie orżnął. Odwal się, pojebie. Krzywy uderzył ręką w papier, aż przerwał się na pół. Odwrócił się z powrotem do ściany. Czytaj. Szarpnięcie za ramię zabolało. Potarł rękę i wściekły usiadł na materacu. Chwycił gazetę i zaczął powoli składać litery. Na głos czytaj. Krzywy odkrząknął dwukrotnie. Państwo Irena i Zygmunt Kornatowscy z radością zawiadamiają o ślubie młodszego syna Eryka z panną Pauliną Fogel. Uroczysty ryt będzie się w Warszawie w kościele Najświętszego Zbawiciela w dniu 31 lipca 2011 roku o godzinie 13. Świadkami będą Karol Kornatowski oraz Marlena Stawicka. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie. Nie tak się umawialiśmy. Robert złapał gazetę i rzucił z impetem na stół. Chciałeś mnie puścić kantem? Krzywy przybrał głupi wyraz twarzy. Uspokój się, chłopcy zrobią, co do nich należy. Ten, kto ma zginąć, zginie. Cała rodzinka nadal w komplecie. Wpłaciłem kasę, jak było ustalone. Wpłaciłeś. Przytaknął Krzywy. Rzuć na luz. Powiedziałem przecież, że robota będzie wykonana. Robert zaciągnął się papierosem. Pokój wypełnił się dymem. Zgaś tego smroda. Spod koca dało się słyszeć bulgoczące mamrotanie cichego. Przestańcie wreszcie drzeć mordy. Naucz się, Majher, że Krzywy nie jest tych, co picują. Krzywy kiwnął głową i wskazał palcem śpiącego cichego.
Cicho dobrze gada. A teraz połóż się grzecznie do łóżka i niech ci się przyśni królewna Śnieżka. Masz tu załatwić krzywy. Robert nachylił się nad nim i ścisnął go za podkoszulek przy samej szyi. Się wie, a teraz zabieraj łapy. Robert ponownie wziął gazetę do ręki, przytrzymał papier nad płomieniem zapalniczki. Patrzył, jak ogień trawi litery. Otworzył okno. Płonąca płachta zawirowała w powietrzu i zwęglona spadła na więzienne podwórze. Michalina, to ja. Julia siedziała na podłodze oparta plecami o ścianę pod parapetem. Nie spuszczała wzroku z drzwi. Nic nie mów, tylko słuchaj. Wiem już, skąd pochodzi ten symbol. Wszystko zaczyna powoli do siebie pasować, ale muszę jeszcze tu zostać. Nieważne gdzie, i tak nie uwierzysz. Zireno, jak to Zygmunt zabrania? Nadal w śpiączce? Ślub w przyszłą niedzielę? Możemy nie zdążyć. Nie, nie pozwól jej wyjechać. Dobrze zrobiłaś, zuch dziewczyna. Były chłopak? Znasz nazwisko? Sprawdź go i zorganizuj zdjęcie. Powiedz mojej matce, że ze mną wszystko w porządku. Arturowi? Okej, jemu też. Muszę kończyć. Bateria może siąść w każdej chwili. Wracam za dwa dni. Tak, na pewno. Idź spać. Dobranoc. Wyłączyła telefon i schowała go z powrotem pod kredens. Zdmuchnęła ogarek i wyjrzała przez okno. W żadnym z domów nie paliło się już światło. Odczekała kilka dodatkowych minut, nasłuchując, czy znikąd nie dochodzą odgłosy krzątaniny. Wygrzebała z torby ręczną latarkę z regulacją światła. Puściła na próbę snop na podłogę, po czym przykręciła go maksymalnie, aby stał się niemal niewidoczny. Sznurek latarki przewiesiła przez szyję, po czym najciszej jak można otworzyła drzwi chaty. Jeszcze raz rozejrzała się, czy nikogo nie ma po obejściu. Drzwi domu Hałyny były zaryglowane. Delikatnie szarpnęła za przewieszoną przez skobel kłódkę. Ani zdrgnęła. Obeszła dom od tyłu. Pokrzywy ocierały się o spodnie i kuły w ręce. Wcisnęła okiennice. Były zamknięte od wewnątrz. Rozbicie szyby kamieniem nie wchodziło w grę. Rozejrzała się bezradnie wokół. Jej wzrok padł na oparte o płot drabiny. Stały tam od poranka, w oczekiwaniu na ponowne przybijanie desek do więźby dachu. Przyciągnęła jedną i oparła o strop. Ponad 20 szczebli w górę. Wbiła drewniane nogi drabiny mocno w ziemi i oburzyła kamieniami. Weszła na pierwszych kilka szczebli. Wiszące na szyi latarka objęła się o nie z głuchym stukotem. Wsunęła ją za dekolt bluzki. Teraz szło już gładko. Stopień po stopniu. Pod nogami gęstniała czerń nocy. Ziemia i przytrzymujące drabinę kamienie stały się całkiem niewidoczne. Przerzuciła nogę przez poprzeczną belkę stropową i usiadła na niej okrakiem. Snop światła z latarki rozbiegł się po wnętrzu. Do stojącego regaliku z książkami było zbyt daleko. Pod stopą nie wyczuwała żadnego podparcia, żadnego wysokiego mebla, który ułatwiłby zejście do wnętrza domu. Jedynym przedmiotem, który mógł zostać jej sprzymierzeńcem, było łóżko, na którym jeszcze kilka godzin temu leżała nieboszczka. Stała prostopadle do zawieszonej na dachu Julii. Spojrzała w niebo, aby zebrać myśli. Jeśli nie trafi w łóżko, skręci kark albo w najlepszym razie połamie kości. Ostatni raz skierowała światło na materac. Nadal był pokryty wygniecionym czarnym materiałem, pod którym dobę temu leżała Hałyna. Przeżegnała się i przerzuciła przez belkę drugą nogę. Kość miednicy i część nogi zahaczyły o twardy element ramy łóżka. Zacisnęła z bólu zęby i cicho zaskowyczała. Zwinęła się na materacu i podkurczyła nogi pod klatkę piersiową. Kilka łez potoczyło się po policzku i spadło na pościel. Spokojnie, tylko spokojnie. Ból zaraz minie. Na czoło wystąpiły krople potu. Jeszcze tylko parę chwil i dojdzie do siebie. Zwlokła się z łóżka, próbując stanąć na obitej noce. Chwyciła kubek i nalała wody z kranu. Wypiła wszystko łapczywie. Zsunęła dżinsy do kolan i obejrzała biodro. Zdarty na całej długości na skórek pięknie miłosiernie. Zbliżyła ręcznik i przycisnęła do bolącego miejsca. Chłód wody podziałał jak najlepszy okład. Rozejrzała się za apteczką. Znalazła gazę i plastry bez opatrunku. Spodnie, mimo naklejonego plastra, ocierały biodro. Postanowiła o tym nie myśleć. Wiedziała, że to może być jej jedyna szansa na przyjrzenie rzeczy Hałyny. Poprzednia noc wykończyła ją nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Kiedy siedziała sparaliżowana na stołku, pilnując zwłok, coś nienamacalnego przetaczało się przez chałupę i nie pozwalało na żaden śmielszy ruch. Ale teraz już może. Ciało spoczywa spokojnie na cmentarzu. Nie ma żadnych szeptów ani podejrzanych odgłosów. Światło latarki omiotło pokój. Drzwiczki starej szafki, która stała przy wejściu do pokoju, były zamknięte na wciśnięty między niezłożony skrawek papieru. Pociągnęła go i zdezolowane drzwiczki otworzyły się na oścież. Ułożone jedne na drugich księgi wyglądały niczym muzealne eksponaty w dziale ze średniowiecznymi rękopisami. Grube brzegi obite były świńską skórą. Wolała nie dotykać tomów. To, co przeczytała na ich temat, definitywnie odrzucało ją od zajrzenia do środka. Zainteresowała się leżącą obok ksiąg stertą kartek.
Wyjęła wszystkie i położyła na stole. Były przywiązane konopnym sznurkiem, podobnym do tego, który poprzedniego wieczoru krępowała ręce i nogi Hałyny. Przerzuciła kilka kartek, zapisane dużymi, wyraźnymi literami cyrylicy. Zamówienia. Te same, o których dowiedziała się z przykładu książki Laury. Niewiarygodne. Trzymała w rękach ludzkie prośby o miłość lub zemstę. Przekleństwa rzucane na Boga, ducha, winne osoby, które ni stąd, ni zowąd miały doznać nieszczęścia lub zapłonąć gorącą miłością. Odłożyła je na miejsce. Coś blokowało je przed ponownym wsunięciem. Pod tylną ścianką kredensu stały szklane fiolki, które teraz przewróciły się i turlały po półce. Wzięła jedną z nich do ręki. W środku była czerwona ciecz. Odkręciła korek i podsunęła flakonik pod nos. Odrzucił ją smród rozkładającej się krwi miesiączkowej. Żołądek zbuntował się natychmiast. Szarpnęła nią kilka razy. Zakryła ramieniem usta, aby uspokoić oddech. Wrzuciła ampułkę z krwią do sedesu. Ponownie przykucnęła przy szafce i poświeciła latarką na niższą półkę. W półmiskach stał zastygły wosk. Tuż obok zobaczyła słoje. Także z woskiem, tyle że czarnym, powykręcanym, jakby jakaś ponadnaturalna siła bawiła się nim, formując makabryczne kształty. Parafina zanurzona była w porozbijanych skorupkach kurzych jaj. Julia końcówką latarki przekręciła jeden ze słoi stojących najbliżej. Kolejne słoje również zawierały parafinę, tyle że jaśniejszą. Odczynianie działało. Przedostatnia półka, podobnie jak poprzednie, zastawiona była słojami różnej wielkości. Włosy, jasne, ciemne, siwe, skręcone w spirale lub całkiem gładkie, biły się aż po szklane wieka. Na ostatniej półce leżały rozrzucone zdjęcia. Julia zebrała je i rozłożyła na stole. W górnych czterech rzędach ułożyła fotografie mężczyzn. Twarze niektórych z nich były wykrzywione w bólu, inne uśmiechnięte, młode i ładne. Fotografie w dwóch dolnych rzędach przedstawiały twarze kobiet. Nie widziała ich wyraźnie. Część zdjęć już tak wyblakła, że twarze z nich niemal straciły kontury. Zwiększyła moc światła latarki i skierowała strumień na wszystkie sześć rzędów. W ostatnim rzędzie zobaczyła fotografię dwóch znajomych twarzy. Paulina i Laura patrzyły na nią, uśmiechając się beztrosko. Odblokowała okno i wyskoczyła, nie rozglądając się na boki. Gnęła prosto do swojej chaty. Złapała w biegu torby i schowaną pod kredensem komórkę. Wybiegła przed dom. Trzęsącymi palcami starała się odszukać w torbie kluczyki od samochodu. Spojrzała przed siebie. Kilka metrów dalej stała Łesia. Jej ręce najpierw spokojnie zwisały wzdłuż czarnej sukni, a potem zaczęły się poruszać, jakby były dwoma niezależnymi od siebie wahadłami. Julia dopadła furtki. Obejrzała się jeszcze raz. Kobieta śmiała się tym okrutnym chichotem, jaki Julia słyszała podczas czuwania przy zwłokach Hałyny. Pchnęła furtkę i wypadła na drogę. Zatrzasnęła ze sobą drzwi Fiata i wsunęła kluczyki do stacyjki. To one zwabiły obie dziewczyny. Julia chodziła po mieszkaniu Michaliny w tę i z powrotem. Teraz wiem to na pewno. Te zdjęcia, obcięte włosy, szukały młodych dziewczyn, żeby bawić się w te swoje psychopatyczne gierki. Spójrz tylko na to. Położyła przed Bodnar naszyjnik podarowany jej przez Łesię. Michalina siedziała w fotelu z wytrzeszczonymi oczami. Wyciągnęła rękę, aby dotknąć wisiora, jednak cofnęła ją i przeżegnała się, jakby czyniła egzorcyzmy. Jeśli wymyśliłaś to wszystko, żeby mnie nastraszyć, to owszem, udało ci się. Głupia jesteś, Bodnar. Spędziłam dwa cholerne dni w osadzie szurniętych kobiet. Chcesz, to jedź i przekonaj się na własnej skórze, jak tam jest cudownie. Możesz zamieszkać w jednym z pustych domów. Ręczę, że przyjmą cię z otwartymi ramionami. Potrzebują świeżej krwi. Dosłownie. Ja w każdym razie nie mogłam tam dłużej wytrzymać. Bóg mi świadkiem, że chciałam, ale to było ponad moje siły. Michalina odsunęła jak najdalej od siebie naszyjnik i oceniła wzrokiem, czy taka odległość jest wystarczająca. Zakładając, że mówisz prawdę, śmiech Julii przypominał śmiech Łesi. Wyrwał się z jej trzeźwie niczym chichot krążącej nad ofiarą hieny. Po co miałyby zabijać młode dziewczyny? Krawiec podeszła do okna i spojrzała w czarne niebo. Były potrzebne na zastępstwo, tak jak ja. Kiedy jedna z nich umiera, musi przekazać moc innej, młodszej. Wabią je do siebie pod pretekstem wróżb i innych idiotycznych zabobonów. Może nawet Paulina i Laura poszły tam same, tego się nie dowiemy. Stąd Paula pamiętała ogień. Gdy przedstawiły im swoją ofertę, każda z dziewczyn zrezygnowała. Mogę się jedynie domyślać, że spotkała je zemsta ze strony tych wariatek. Wystarczyło potem podrzucić dowody zbrodni do opuszczonego domu, żeby odwrócić naszą uwagę. To brzmi jak kiepski film, który może okazać się prawdą. W dzień po zaręczynach Pauli widziałam jedną z nich. Stała na ścieżce pod krzyżem, zaraz naprzeciwko domu Kornatowski. Dam głowę, że to była matka Łesi. Jakim cudem przywędrowała tu z tak daleka, a w środku nocy? Chyba nie przyleciała na miotle. Poza tym sama mówiłaś, że była ślepa. Po co w takim razie miałaby wystawać pod domem Kornatowskich? Podaj mi kalendarz. Bodnar posłusznie wyjęła z szuflady cienki notesik. Zobacz. Paula zniknęła dokładnie 20 czerwca. Laura dzień po niej.
Wzrok Michaliny wędrował za palcem Julii. Nie rozumiesz? Wszystko się idealnie zgadza. Zaręczyny odbyły się w noc przed letnim przesileniem. To, że widziałam jedynie starą Hałynę, nie oznacza, że była sama. Może i tak. Chcesz przez to powiedzieć, że przygotowywały sobie dziewczynę na noc świętojańską? Że do swoich chorych rytuałów potrzebowały młodych kobiet? Mogło tak być. Laura zginęła 21. Nie sądzę, aby to był przypadek. Mam kogoś zamknąć na 24? Stara już nie żyje, ale jej córka umoczona jest po same uszy w uprowadzeniu dziewczyn. Na razie nic z tym nie możemy zrobić. Muszę mieć pewność, że Łesia działała wspólnie z matką. Czego chcesz więcej? Michalina aż podskoczyła na krześle. Mamy dowody, że dziewczyny tam były. Wystarczy zrobić badania włosów. Porównamy te ze słojów z włosami Pauli. Zróbmy przynajmniej tyle, to może pchnąć śledztwo o 100 kroków naprzód. Julia pokręciła głową. Nie da rady. Włosy w domu matki Łesi były ścięte nożycami. Nie odtworzymy DNA. Nie mają mieszków. Są bezużyteczne. Poza tym nadal nie wiemy, kto zamówił wypalarkę. Nie mogła to być żadna z kobiet z osady. Miały wspólnika? Mężczyznę? Wszystko na to wskazuje. Julia poczuła, że kręci jej się ze zmęczenia w głowie. Wracam do siebie. Teraz dopiero zdaję sobie sprawę z tego, jak kocham swoją wannę. Westchnęła i zaczęła zbierać się do wyjścia. Muszę odespać ten koszmar. Nie dzwoń do mnie przed 10:00. I tak nie odbiorę. Zanurzyła się w wannie po czubek głowy. Włosy uniosły się na wodzie i powoli opadły na oczy. Usiadła i wypluwając ciepłe krople z ust odsłoniła twarz. Oblała na gąbkę płyn i zaczęła trzeć skórę, aż zrobiła się niemal purpurowa. Takie sceny były jej znane z opowieści zgwałconych kobiet, stojących godzinami pod prysznicem i zdzierających na skórek ze zbrukanego ciała. Niczego bardziej nie pragnęła, jak zmyć te 2 dni z włosów, skóry i spod paznokci. Wyszła z wanny. Mimo rozgrzanej parą łazienki nie czuła ciepła. Włożyła swój ukochany szlafrok i mocno zacisnęła pasek. Wreszcie coś białego i czystego. Na wspomnienie czarnej, cuchnącej wilgocią pogrzebowej sukni zrobiło jej się niedobrze. Wystygła herbata powędrowała do mikrofalówki. Kubek zakręcił się na szklanym talerzu kilkakrotnie. Kuchenka wydała z siebie piskliwy dźwięk. Julia chciwie wypiła kilka łyków. Tak dobrej herbaty nie piła nigdy w życiu. Wygładziła poduszkę i wsunęła się w szlafroku pod kołdrę. Na wierzch narzuciła dodatkowy koc. Stres powoli ustępował. Poprawiła jeszcze mokry ręcznik na głowie i zasnęła. Paula wychyliła głowę zza drzwi i kiwnęła palcem na przechodzącą korytarzem Marlenę. — Chcesz zobaczyć? Podobno pokazywanie się w sukni ślubnej przynosi pecha, ale tobie chyba mogę. Wciągnęła ją za rękę do pokoju i posadziła na łóżku. — No i jak? Okręciła się wokół własnej osi. — Piękna, nie mogłaby być lepsza. Wystarczy tylko zebrać trochę w pasie. Cała historia wykończyła mnie pod każdym względem. Marlena spojrzała na jej talię ze zazdrością. — Będzie z ciebie wspaniała panna młoda. — Jeśli tylko dożyje ślubu. Paula znieruchomiała, jej dobry humor znikł tak szybko, jak się pojawił. Stała zwróconą twarzą do Marleny. — Boję się, że to się powtórzy. — Nie powinnaś tak mówić. Zostaw tam to ze sobą. Nie możesz żyć w ciągłym strachu. Paula pokręciła głową. Jej twarz była tak samo biała jak suknia. Obie wiemy, że morderca Laury nadal jest na wolności. Z Ireną też jest nie najlepiej. Na dodatek Eryk zaczyna panikować. Rozmawiałeś z policją? Tak, byłam tam wczoraj. Wspomniałam o chłopaku Laury. Przyjrzą mu się bliżej. Ramiona Pauli skurczyły się. Pogładziła koronkowy gorset, po czym rozsunęła suwak na boku sukni. Zaciął się, musiała szarpnąć. Tak bym chciała, żeby moja rodzina była ze mną w tej ważnej chwili. A odebrano mi nawet Laurę. Przecież ja tu jestem. Marlena wzięła od niej suknię i powiesiła na wieszaku. Podała Pauli leżącą na łóżku dzianinową tunikę. Zastanawiała się, czy wybrała dobry moment, aby wyjawić jej prawdę. Muszę ci o czymś powiedzieć. Oczy Pauli zrobiły się okrągłe. Chcesz stąd uciec, prawda? Tak jak wszyscy. Przeczuwałam to od kilku dni. Chwyciła Marlenę za ręce i potarła palcami po jej zgrubiałych kostkach. Nie możesz mi tego zrobić. Spójrz na mnie. A jednak nie myliłam się. Stróżka łez popłynęła po jej twarzy. Otarła je szybko ręką i odwróciła się do szafy. Bez słowa umieściła suknię w foliowym worku i odwieciła na miejsce. Usiadła po drugiej stronie łóżka i zapatrzyła się w okno. Posłuchaj mnie, Paula. To nie jest miejsce dla mnie. Ono nie jest moje i nigdy nie będzie. Widziała, jak chuda szyja dziewczyny porusza się w przód i w tył. Ja tu nie pasuję. Nie rozumiem tych ludzi i nie chcę patrzeć, jak skaczą sobie do oczu. Może życie w domu z ogrodem jest dobre, ale ja wolę swój stary pokój z widokiem na chińską restaurację. Wystarczy mi tych kilka książek i stare ciuchy, które zajmują mniej niż połowę mojej walizki. Nie chcę, żebyś odeszła. Porozmawiam z Erykiem. Na pewno zgodzi się, żebyś z nami zamieszkała po ślubie. Przeprowadzka do Warszawy wszystkim nam dobrze zrobi. Znajdziesz pracę i zaczniesz wszystko od nowa. Plan może niezły, ale nie dla mnie. Marlena usiadła obok niej tak, że stykały się ramionami. Sama wiesz najlepiej, że to nie wypali. Nie potrzebujecie mojego towarzystwa. Ja, cóż,
Wrócę na uczelnię albo podejmę pracę w ośrodku pomocy. Tak jak zamierzałam. Poczuła, jak głowa Pauli opada na jej ramię. Dobry z ciebie człowiek, powiedziała cicho Paula. Chciałabym być taka jak ty, móc więcej i żyć bardziej. Żyć bardziej? Wszystko jest w twoich rękach. Tylko widzisz, nie zawsze dostajemy od życia to, na co zasługujemy. Trzeba więc spiąć się na palcach i wyciągnąć po to rękę. Tak, wiem, westchnęła Paula. Wiem o tym lepiej, niż możesz przypuszczać. Nie miałam w życiu lekko. Najpierw śmierć rodziców i brata, potem kilka lat całkowitej samotności i włóczenia się po koleżankach i żebrania o nocy jak w akademikach. Gdy poznałam Eryka, los się wreszcie do mnie uśmiechnął. Tak przynajmniej myślałam, dopóki... To już przeszłość. Liczy się tylko to, co przed tobą. Przełożę lot, jeśli to cię uspokoi. Paula przytuliła się mocniej do ramienia Marleny. Zdawało jej się, że pocałowała ją w bawełniane rękaw pod koszulkę. Julia obudziło głaskanie po głowie. Odruchowo odtrąciła rękę. Artur uśmiechnął się, usiadł przy niej. Patrzył, jak oddycha miarowo przez lekko otwarte usta. Mimo wilgotnych strąków włosów, które wysunęły się spod leżącego teraz pod łóżkiem ręcznika, wyglądała zjawiskowo. Postanowił dać jej jeszcze parę minut. Zaparzył kawę i postawił dymiące kubki na stole. Przekręciła się i otworzyła jedno oko. Nie chcesz mnie widzieć w takim stanie. Wymruczała, ledwie poruszając ustami. Powinieneś być w pracy. W środku nocy zadzwoniła do mnie Michalina. Przesunąłem dyżur na popołudniu. Dawno cię nie widziałem. Zaledwie 2 dni. O 2 dni za długo. Ckliwy jesteś i melodramatyczny. Uśmiechnął się pod nosem i podał jej gorący kubek. Podobno nieźle narozrabiałaś. Julia wygramoliła się spod kołdry i upiła kilka łyków. Ta smarkula nie umie trzymać języka za zębami. Przeszłaś na ciemną stronę mocy? Starał utrzymać powagę, jednak wychwyciła drwinę w jego głosie. Nie spodobało jej się to lekceważące potraktowanie jej ostatnich przeżyć. Nie byłeś tam. Nic nie wiesz. To były najstraszniejsze 2 dni w moim życiu. Zobaczyłam świat z innej perspektywy. Wiesz, że to było głupie? Ta cała wyprawa do osady? Julia wyszła z łóżka i podciągnęła spodnie od piżamy. Otworzyła szeroko okno, wpuszczając podmuch świeżego powietrza. Czasem trzeba zaryzykować. Nie pracuję w przedszkolu, tylko w policji. Nadal harda. Sprzedaż duszy diabłu, aby dojść do prawdy. Nie pomyślałeś o Sylwii? Jeśli cokolwiek by się tam stało, kto zająłby się twoim dzieckiem? Wiedział, jak Julia zareaguje na imię córki. Stała odwrócona do niego plecami i spokojnie opierała ręce o ramę balkonu. Ale czuł, że ten spokój jest pozorny. Umówmy się co do jednego. Nigdy nie krytykuj mojej pracy i sposobu, w jaki zajmuję się Sylwią. Nie potrzebuję chodzącego wyrzutu sumienia. Kiedy robiłem kawę, znalazłem to. Podał jej sądowe wezwanie na rozprawę. Jak się wytłumaczysz, jeśli Daniel dowie się o twoich zabawach na pograniczu życia i śmierci? Podeszła do niego i wyrwała mu papier z ręki. Daniel o niczym się nie dowie, a to zwykła formalność. Nie odbiera się matkom dzieci. Chwycił ją za ramiona, aż pisnęła. To nie jest zabawa. Masz więcej problemów, niż ci się wydaje. Musisz liczyć się z każdym wyrokiem. Patrzyła na niego z niedowierzaniem. Nawet on staje przeciwko niej? Po tym wszystkim, co zadziało się między nimi 3 noce temu? Oswobodziła się z uścisku i wyszła z pokoju. Poszedł za nią. Daruj sobie drążenie tego tematu. Naiwnie wierzyłam, że mam cię po swojej stronie, ale jak widać myliłam się. Dziękuję za kawę. Teraz możesz już biec do swoich pacjentów. Powiedz jeszcze, co zrobiłeś z psem. Nie możesz mieszkać z dzieckiem i ze zdechłym zwierzęciem pod jednym dachem. Gdzie go zakopałeś? Nie, tego nie zakopałeś. Spaliłeś razem z odpadkami ze swojego szpitala, prawda? Uspokój się. Wywiozłem psa za miasto. Bambo spoczywa w ogrodzie moich rodziców. Na pewno? Głos jej się załamał, ale wiedziała, że to było jedyne rozsądne rozwiązanie. Ładnie powiedziałeś, spoczywa. Stała pośrodku kuchni ze zwieszoną głową. Cała buta uleciała z niej jak powietrze ze spuszczonego balonu. Przyciągnął ją i zamknął w ramionach. Jej włosy pachniały ziołowym szamponem. Nie jestem twoim wrogiem. Powtarzasz mi to już któryś raz. I będę powtarzał tak często, aż wreszcie w to uwierzysz. Nie odbiorą mi Sylwii, prawda? Pokręcił głową, pocierając brodą jej czoło. Nie odbiorą. Nie pozwolimy im na to. Kocham ciebie i twoje dziecko. Czuł, jak bije jej serce. Nie odważyła się podnieść na niego oczu. Bała się przesunąć choćby o milimetr. Czekał, aż usłyszy od niej to samo, ale stała milcząca, przetwarzając w głowie na setki sposobów to, co przed chwilą usłyszała. Dla rozładowania napięcia pstryknął ją lekko palcami w łopatkę. Przestań i nie ruszaj się. Nie chcę, żebyś teraz zobaczył moją twarz. Widziałem ją już setki razy, ale nie taką. Teraz jest inna. Przestraszyłaś się tego, co usłyszałaś? Niby czego. Daj spokój, mnie nie oszukasz. Jakby nie było, znam się na ludzkiej psychice. Kilka dyplomów nadal wisi na ścianie w moim gabinecie. Przedziwne z ciebie, psychiatra. Zakochujesz się po jednej wspólnej spędzonej nocy? Słaby z ciebie zawodnik.
Takiego właśnie mnie kochasz. Ty to powiedziałeś. Ważne, że nie zaprzeczyłaś. Powoli, centymetr po centymetrze, rozluźnił uścisk. Oczekiwał tego samego od niej, jednak stała przytulona do niego tak mocno, że tylko się uśmiechnął i ponownie zamknął ją w ramionach. Nie powinnaś zbierać się do pracy? Dochodzi 11:00. Nie, odpowiedziała szybko. Tak jest mi dobrze. Słaba z ciebie zawodniczka. Jedna noc spędzona z mężczyzną i... Okej, wygrałeś. Uśmiechnęła się, muskając ustami jego idealnie wypracowaną koszulę. Teraz jeszcze musisz mi pomóc przekonać matkę do wizyty u specjalisty. Skończył się romantyzm, wracamy do rzeczywistości. Artur westchnął i spojrzał na kalendarz w swoim BlackBerry. Już z nią rozmawiałem. Umówiłem wizytę na czwartek. Zgodziła się. Matka, zostaw mnie, ty skoncentruj się na złapaniu tego świra. Jednak poczciwy z ciebie, doktorek. Na początku miałam cię za wymuskanego bawidamka. Ja ciebie za nawiedzoną wariatkę. Wiele się nie pomyliłem, a teraz sugeruję, żebyś wciągnęła na siebie jakieś bardziej przyzwoite ubranie. Za parę minut przyjdzie ślusarz. Trzeba wreszcie wymienić ten rozklekotany zamek. Berta usiadła na ławce pod szpitalem, wpatrując się w pootwierane na dziedziniec okna sal chorych. Obok postawiła kosz wypełniony drobiazgami, chusteczkami nasączonymi rumiankiem, szamponem, grzebieniem, bielizną na zmianę, czystym ręcznikiem i dwiema pomarańczami. Sylwetki pacjentów przesuwały się na wyższych piętrach budynku powoli, niespiesznie. Kilka z nich stało opierając się o parapet i spoglądało na przejeżdżające ulicą samochody. Irena nadal nie odzyskała przytomności. Bercie nie pozwolono nawet spojrzeć na chorą. Zabraniano wizyt i odprawiano każdego z wyjątkiem Zygmunta, który wiedział, gdzie ma uderzyć, aby wpuszczono go do żony. Mimo zakazu spróbowała przemknąć się koło recepcji, gdyby nie wścibska pielęgniarka z ostrego dyżuru znalazłaby swoją panią i przeprosiła za te wszystkie podłe myśli, które chodziły jej po głowie tuż po wypadku. Tak właśnie należało zrobić. Przecież kiedy tylko Irena stąd wyjdzie, Berta nadal będzie musiała żyć z nią pod jednym dachem. Czy tego chce, czy nie? A może chodziło o coś zupełnie innego? Chęć zobaczenia Ireny w śpiączce mogłaby obudzić w Bercie nadzieję, że sparaliżowana kobieta nie pożyje już długo i wtedy przyjdzie moment na otwarcie testamentu. Poczuła, jak robi jej się miło, na sercu na samą myśl o pieniądzach. Szybko zganiła siebie w myślach. Dopóki Kornatowska żyje, musi przynajmniej udawać, że nadal o nią dba. Kornatowskiemu też się to spodoba. Podczas obiadu powie rodzinie, że udało jej się zobaczyć z Ireną. Jej jedynej poza Zygmuntem. Marlena przypatrywała się krążącej po pokoju Pauli, która od dobrych kilku minut trzymała przy uchu telefon, próbując uzyskać jakiekolwiek informacje na temat zdrowia Ireny. Wreszcie rozłączyła się i odstawiła telefon na ładowarkę. Najważniejsze, że żyje, powiedziała bez przekonania. Marlena widziała, jak dziewczynie drżą ręce. Próbowała nalać herbatę do filiżanki i kilka kropel pociekło na obrus. Usiadła przy stole i zanurzyła usta we wrzątku. Dziś wieczorem podejmą próbę wybudzenia jej ze śpiączki. Pozwolą jej wyjść na ślub? To już za 5 dni. Wszystko zależy od tego, w jakim będzie stanie. Lekarze nie potrafią na razie nic więcej powiedzieć. Musimy czekać. Na co musimy czekać? Od strony werandy szedł Eryk, pocałował Paulę w czoło, po czym starł resztki śliny z jej skóry, tuż za nim do pokoju wszedł Karol. Rozmawiałam z lekarzem waszej matki. Jeszcze dziś podejmą próbę wybudzenia jej ze śpiączki. Powtórzyła. To chyba dobrze. Eryk rozpiął guzik pod szyją. Wolałbym, żeby się z tym nie spieszyli. Uśmiechnął się krzywo do narzeczonej. Dla jej dobra naturalnie. Skąd możesz wiedzieć, co jest dla niej dobre? Spytała Marlena. Chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy, żeby wróciła do formy. Odpowiedziała jej cisza. Pierwszy przerwał ją Karol. Musimy porozmawiać o tym z ojcem. Powinien przekonać szpital, żeby się wstrzymali. Przynajmniej o kilka dni, aż ucichną weselne dzwony. Widok wspaniający się na nogach matki wywołała w kościele skandal. Dla całej rodziny większym skandalem byłoby, gdyby uroczystość odbyła się bez udziału Ireny. Jakby nie było, to wasza matka. Powiedziała nieśmiało Marlena. Paula zmarszczyła czoło i wykonała w powietrzu ruch ręką. Zupełnie was nie rozumiem. Gdybym tylko nadal miała swoją mamę, stanęłabym na głowie, żeby mogła być na moim ślubie. No właśnie, nic nie rozumiesz. Eryk spojrzał na nią z góry. Dla wszystkich będzie lepiej, jeśli zostanie tam, gdzie jest. Karol, wiesz, co masz robić? Ten kiwnął głową i oddalił się do przedpokoju z telefonu. Nagle zawarliście szeregi? Spytała Paula. To jaka jest mowa przeciwko Irenie? Lepiej o nic nie pytaj. Szykuj te swoje fatałaszki, welony i zajmij się swoimi sprawami. Znowu zaczynasz. Jesteś podły. Omiótł ją zimnym spojrzeniem. Ojciec skończy jakieś nudne poranne posiedzenie. Będzie tu najpóźniej za godzinę. Karol nonszalancko opadł na krzesło i sięgnął po krakersa. Odniosłem wrażenie, że informacja ze szpitala jest mu na rękę. Trudno rozgryźć staruszkę, ale w końcu to jego sprawa. Jak zdecyduje. Chociaż on jeden myśli logicznie. Marlena podniosła się z krzesła. Ale teraz muszę was opuścić.
Mam do załatwienia małą sprawę w Warszawie. Paula spojrzała na stojący na kominku zegar. Sklepy zamykają o 20:00. Zdążysz jeszcze pobiegać za jakąś sukienką. Laura chciała włożyć błękitną, żeby pasowała do fiołków, które miałam zamiar pleść nam obu we włosy. Teraz nie ma Laury, a w te resztki, które mam na głowie, nic już nie da się wpleść. Marlena otworzyła usta, jednak w porę ugryzła się w język. Była daleka od biegania po sklepach. Perspektywa wyjścia Ireny ze szpitalu uruchomiła w niej tylko jedną myśl. Jak najszybciej sprzedać brylanty. Szybki przelew gotówki na jej konto w Stanach uwolnił ją wreszcie z zachłannych rąk kornatowskiej. Błękit, mówisz? Niech i tak będzie. Pobiegła do swojego pokoju i wyjęła ze schowka pudełko z kolią. Owinęła je bawełnioną chustką i umieściła na samym dnie torby. Na wierzch rzuciła jakieś kobiece pismo sprzed tygodnia. Przełożyła pasek torby przez ramię i przycisnęła ją do brzucha. Julia rzuciła na biurko teczkę z dokumentami sprawy. Po kolei wyjęła wszystkie zapiski, zdjęcia i protokoły, po czym stanęła nad stołem, podpierając się oburącz ob lat. Na samym końcu ułożyła zdjęcia znalezione w domu matki Łesi. Spod okna przyciągnęła flipchart i postawiła obok biurka. Odnalazła kartę, na której nie tak dawno zapisywały z Michaliną pierwsze dane ze śledztwa. Puste pola nie napawały optymizmem. Siedząca po drugiej stronie biurka Michalina przyglądała się temu w ciszy, przygryzając słone paluszki. — Podobno się odchudzasz. Julia wskazała brodą na poczętą paczkę. Czas na kolejne podsumowanie. Czego udało nam się dowiedzieć? Michalina wpakowała sobie do ust pokaźną liczbę połamanych paluszków i popiła kolą. Po pierwsze wiemy, że ślady na ciałach Pauliny i Laury są identyczne ze wzorem na naszyjniku, jaki nosiła matka Łesi. Wiedźmy zorganizowały polowanie, biorąc odwet za średniowiecze. Wybełkotała Bodnar z ustami pełnymi jedzenia. Wiemy też, że wypalarkę zamówił młody mężczyzna i zapłacił tutejszemu kowalowi. Myślisz, że to był ten sam facet, który kupił pudełka? Julia popukała flamastrem w kartę. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Co z portretem pamięciowym? Może powinniśmy ściągnąć rysownika z Warszawy? W odpowiedzi Julia narysowała kilka myślników i przy każdym napisała jedno słowo. Przeciętny, niewysoki, małomówny, nijaki. Postawiła kropkę. I do tego w przyciemnionych okularach, jakie nosi połowa miasta. Zauważ, że widziało go dwóch starszych mężczyzn, u których nie najlepiej ze wzrokiem. Nawet mając rysownika, nic tu nie ugramy. Dopisz, że dziwnie pachniał. Zarówno sklepikarz, jak i kowal zwrócili na to uwagę. Julia dopisała to spostrzeżenie. Pomiędzy naszyjnikiem matki Łesi i mężczyzną od pudełek narysowała długą strzałkę i postawiła przy niej znak zapytania. Mówiłaś, że w osadzie nie ma mężczyzn? Spytała Michalina, wysilając szare komórki. Ani jednego, same czarne brony. Druga część wioski całkowicie się izoluje. Może to syn którejś z nich. Mieszka w mieście, ale pomaga im w naganianiu dziewczyn. Dość logiczne. Tylko co go wiąże z domem Kornatowskich? Musiałby wejść na ich posesję w dniu zaręczyn i niepostrzeżenie wyprowadzić Paulę. Nawet jeśli przecisnąłby się pod siatką, nadal pozostaje pytanie, w jaki sposób zbawił tak daleko dziewczynę, a potem uprowadził za miasto? Michalina wzruszyła ramionami. Sama jednak przyznasz, że tylko mężczyzna ma tyle siły, żeby dać sobie radę ze stawiającą opór kobietą. Tak samo musiało być w przypadku Laury. Nie wyobrażam sobie, żeby zrobiła to kobieta. Niosłaby ciało przez park i potem rzuciła je do stawu? Fizycznie niewykonalne. W miejscu, w którym znaleziono martwą Laurę, nie było żadnych śladów opon. Jest też inna możliwość. Julia zamyśliła się, patrząc na rozłożone na stole akta. Ciało mogło być ciągnięte po ziemi. To nie wymaga aż takiej wielkiej siły. Przez ten czas ślady na ziemi mogły ulec zatarciu. Obstawiałabym jednak mężczyznę. Odległość od furtki do stawu to dobre 300 metrów. Część parku jest oświetlona przez latarnię. Zbyt duże ryzyko, że ktoś mógłby zobaczyć ciągnięcie po ziemi zwłoki. Co innego, tarcza idzie na plecach. Szybko można skryć się za jakimś krzakiem czy drzewem. Co prawda Laura ważyła niewiele, ponad 50 kilo, jednak dla kobiety średniej budowy to i tak dużo. Żeby wlec ze sobą trupa. Zajęłoby jej to zbyt dużo czasu, zanim opuściłaby oświetlony teren w okolicach bramy. Nie możemy wykluczyć trzeciej wersji wydarzeń. Jest mało prawdopodobna, ale jednak możliwa. Flamaster zazgrzytał na papierze. Laura żyła, kiedy wprowadzono ją do parku. Że niby weszła tam na własnych nogach? Twarz Michaliny wykrzywiła się z niesmakiem. Która normalna dziewczyna włóczy się nocami po takich miejscach? Może była zmuszona, albo poszła tam zwabiona jakąś obietnicą, czymś, na czym jej szczególnie zależało. Ty byś tak nie zrobiła? Spytała Julia. Ja bym weszła. Ty byś weszła diabłu w dupę, gdybyś musiała. Taki mam zawód, a ty licz się ze słowami. Julia zobaczyła, jak Michalina kręci głową i wykrzywia złośliwie twarz. Blondiarz podrygiwał energicznie.
że też muszę ciebie tolerować, Bodnar. Warknęła i odwróciła się z powrotem do tablicy. Jedźmy dalej. Podczas białego marszu pada strzał. Irena Kornatowska zostaje trafiona i ląduje w szpitalu na bloku operacyjnym. No właśnie. Przerwała jej Michalina. Mamy już jakieś wyniki balistyczne? Tak, przyszły tego samego dnia, w którym zdarzył się wypadek. Julia, widząc ogień w oczach Michaliny, pokiwała z politowaniem głową. Twoja naiwność nie zna granic. Do tej pory uważałam to za uroczy objaw młodości i niedoświadczenia, ale powoli zaczyna mnie to męczyć. Słyszałaś, aby technicy kiedykolwiek przysłali wyniki badań na czas? Jak dostaniemy je do końca miesiąca, to osobiście odkorkuję szampana. Michalina skurczyła się w sobie i wcisnęła w krzesło. Już chciała zrobić minę, ale powstrzymała się, widząc nabrzmiałą ze złości twarz Julii. Do gabinetu zajrzał uśmiechnięty zasępa. Razem z nim wpłynęła chmura perfum, od pewnego czasu nieurodzony element jego imageu. Babska impreza? Siadaj, zasępa. Julia wskazała krzesło. Nie mam nastroju na twoje dowcipy. Ostatnie dni daje mi do wiwatu. Na stole zawrzęczał telefon. Michalina rzuciła się do słuchawki i po chwili podała ją Julii, mówiąc ciszonym głosem – twoja matka. Powiedz, że oddzwonię. Jak skończymy? Nie da rady. Koniecznie chcę z tobą rozmawiać. Rozmawiałam z nią godzinę temu. Bodnar bezradnie rozłożyła ręce, po czym wcisnęła słuchawkę w dłoń Julii. Tubalny głos Emilii płynął nieprzerwanie przez kilka minut. Julia stała nieruchomo ze wzrokiem wbitym w okno. Po chwili sięgnęła pod długopis i napisała na kartce kilka słów. Być może mamy kolejny trop. Powiedziała do wpatrzonych w nią Michalinę i zasępę. Matka rozpoznała w programie telewizyjnym chłopaka, którego widziała z Paulą tuż po jej zniknięciu. Nic mi o tym nie mówiłaś. W głosie Michaliny słychać było wyrzut. Owszem, mówiłam, poszukaj w tej swojej roztrzepanej głowie. Potraktowałam to wtedy jako zwykłe przewidzenie, które przydarza się regularnie mojej matce. Przyznaję, mój błąd. Co teraz zamierzasz? Odezwał się zasępa, patrząc, jak odkłada słuchawkę. Jadę do Warszawy. Zamachała w powietrzu zapisaną kartkę. Muszę zdobyć to nagranie. Może ono doprowadzi nas do prawdy. Co to za nagranie? Reportaż z ZOO. Tyle razy obiecywałam Sylwii, że ją tam zabiorę, a skończyło się na tym, że matka posadziła ją przed telewizorem i puściła program o zwierzakach. Michalina wyciągnęła rękę po paczkę z paluszkami i zaszeleściła foliowym opakowaniem. Może to zrządzenie losu, ta twoja wieczna niedospozycja? Mam w tej kwestii nieco odmienne zdanie, ale to teraz nieważne. Skończ dopisywanie poszlak na flipcharcie, a ty, zasępa, pomóż jej, bo sama tu zginie. Przygotujcie mi ponadto wszystkie nagrania z dyktafonów, jakie zebraliśmy do tej pory. Chcę je odsłuchać jeszcze raz. Posegregujcie akta i włóżcie do teczki. Niech niczego nie zabraknie. Wieczorem zabiorę wszystko do domu, tu nie mogę się skupić. Budynek telewizji przy Woronicze 17 falował niczym statek na morzu. Nowoczesna bryła lśniła w słońcu ogromnymi przeszkleniami. W założeniu projektanta miała przypominać zwiniętą taśmę filmową. Julia wolała ją jednak widzieć jako okręt z podstawionymi żaglami. Ostatni raz była tu z wycieczką szkolną. Wtedy w miejscu połyskającego giganta stał szarobury podłużny klocek wielkości tankowca. Skojarzenie pozostało. Przeszła przez obrotowe drzwi. Spojrzała w górę na tony szkła podtrzymane metalową konstrukcję, która sprawiała wrażenie rozpiętej na niebie pajęczyny. Na czerwonych krzesłach w kształcie nachylonych do siebie muszli siedziały młode kobiety, prawdopodobnie nauczycielki. Wokół nich kręciła się gromadka dzieciaków. Na ten widok ponownie przywołała w myśli swoje szkolne lata. Za długim kontuarem znajdującym się na wprost drzwi siedziały dwie kobiety w średnim wieku. Za ich plecami kręcił się wąsaty mężczyzna, bacznie obserwując wejście. Julia podała swoje dane i mignęła legitymacją. Wskazał bramkę. Zabrzęczała przeraźliwie, dźwięk rozniósł się echem po szklanej hali. Wąsacz machnął ręką, dając znak, że może iść dalej. Miejsce, w którym trzymano taśmę, mieściło się w dużo gorszym budynku. By do niego dojść, musiała opuścić przestronne wnętrze holu głównego i skierować się na tyły placu. Kilka podobnych do siebie postkomunistycznych baraków biurowych kontrastowało z nowoczesnym gmachem TVP. Pospiesznie wbiegła po schodach, szła długim korytarzem do pokoju z tabliczką Ośrodek Dokumentacji Zbiorów Programowych TVP SA. Drzwi były otwarte. Mimo to zapukała i rozejrzała się po wnętrzu. Podeszła do młodego mężczyzny siedzącego najbliżej wejścia. Nie odrywał wzroku od komputera. Jego palce szalały po klawiaturze, jakby programowały start promu kosmicznego. Chrząknęła, mając nadzieję na w miarę szybki ziemski kontakt wzrokowy. Chłopak odwrócił głowę w jej stronę, jednak oczy nadal miał wlepione w monitor. Pochyliła się nad nim i nacisnęła okrągły przycisk. Ekran zalał się czernią. — Pan wybaczy, ale mam mało czasu — powiedziała spokojnym tonem, ignorując zaskoczenie w jego oczach. — Poszukuję filmu przyrodniczego, który był dziś rano emitowany na waszej antenie. Zaskoczony jej bezczynnością chłopak sięgnął po słuchawkę telefonu. — Proszę nie wzywać ochrony, to zbyteczne. Po raz kolejny tego dnia mignęła legitymacją. — Im szybciej dostanę kopię filmu, tym szybciej stąd wyjdę.
Mężczyzna ponownie włączył monitor i postukał w klawisze. Na ekranie pojawił się dzisiejszy program telewizyjny. Chodzi o tę audycję? Wymamrotał pod nosem. Dokument o warszawskim zoo. Miał lecieć dziś przed południem. Nie znam tytułu. Sprawdził numer nagrania i zapisał na kartce. O takie rzeczy wnioskuje się telefonicznie. Burknął. Szkoda, że nie listem poleconym. Nie przyszłam tu po przygody myszki Miki. Julia bardzo starała się być miła, jednak przychodziło jej to z trudem. Za utrudnianie śledztwa ponosi odpowiedzialność i mam nadzieję, że pan o tym wie. Chwycił wiszące w metalowe skrzynce klucze i ruszył przodem. Korytarze rozchodziły się w różnych kierunkach. W każdym ktoś chodził, układał coś na półkach lub rozwodził na wózku dziesiątki nagrań. Przystanęła na chwilę i zapatrzyła się na słupki metalowych puszek ułożonych jedne na drugich. Połyskiwały w sztucznym świetle jarzeniówek. Klisze, prawdziwe szpule z taśmami filmowymi. Były ich tysiące, każda miała białą wąską naklejkę z opisem. Dogoniła mężczyznę, który otwierał właśnie drzwi do pomieszczenia z bieżącymi nagraniami. Magazyn był zimny, nieprzytulny i nowoczesny. U sufitu wisiały cienkie rurki, z których co parę metrów wystawały zraszacze. Dziesiątki rzędów ustawiono tak gęsto, że trudno było się między nimi przycisnąć. Przypominały regały w bibliotece, były jednak metalowe, zimne i szare. Zamiast książek stały na nich tysiące nagrań zamkniętych w cieniutkich pudełkach. Zatrzymali się przy końcu sali. Chłopak przebiegł wzrokiem po czarnych plastikowych kasetkach. Wyjął jedną z nich. Bez słowa ruszył do stojącego pod przeciwległą ścianą odtwarzacza. Wsunął płytę. Na ekranie obraz pokazywał stołeczne zoo. W dolnym rogu ekranu widać było migającą datę nagrania. O to chodziło? Zapytał, patrząc wyczekująco na Julię. Julia zmrużyła oczy i upewniwszy się, że nagranie jest aktualne, pokiwała głową. Zakopię na CD. Płaci się 4 dychy. Wypisał rachunek i wręczył Julii. Przekażę naszej księgowej. Schowała świstek do kieszeni spodni. Tylko gotówka. Przygrywarka zabuczała i wypluła świeżo wypaloną płytę. Obrócił ją niespiesznie parę razy w palcach. Julia, chcąc nie chcąc, sięgnęła do portfela. Położyła na stole 2 dwudziestki i zabrawszy mu płytę z rąk, wyszła bez słowa. Poczekaj, zaraz go pokażę. Emilia naciskała przyciski pilota na zmianę, przyspieszając i zatrzymując obraz. Julia umościła się w fotelu. Sylwia siedziała okrokiem na biodrach matki i bawiła się jej włosami. Splatała je w luźne warkoczyki i upinała spinkami zdobnymi w kolorowe kwiatki. Jeszcze moment. Nerwowe zachowanie Emilii nasilało się z każdym dniem. Do tej pory zawsze opanowana, od niedawna stała się kłębkiem nerwów. Julia wyciągnęła rękę, prosząc o pilota. Nie potrzebuję pomocy, zaraz ci to znajdę. Mamo, dobrze się czujesz? Julia przestała na chwilę śledzić przyspieszone obrazy w telewizorze. Emilia była w transie. Cofnęła film do początku i zaczęła przeszukiwania klatka po klatce. Mamo, co się dzieje? Odcinała chude ręce Sylwii, które zakręcały jej loki na czubku głowy. Zżerają ci nerwy przed wizytą u specjalisty? To dobry lekarz, jeden z najlepszych. Nie powinnaś tak się denerwować. Co ty możesz o tym wiedzieć? Matka przerzucała wzrok z pilota na telewizor i z powrotem. Nawet na chwilę nie spojrzała na zatroskaną twarz córki. Ty nie czekasz na... Mamo, proszę, nie przy Sylwii. Powinna wiedzieć. Nie wiem tylko, czy sama mam jej o tym powiedzieć, czy ty to zrobisz. Sama wiesz, że to jeszcze nie wyrok. Stawianie na sobie krzyżyka jest najgłupszą rzeczą, jaką robisz. Wolisz, żebym siebie oszukiwała? Głos Emilii zadrżał. To ty przecież nauczyłaś mnie odróżniać prawdę od fałszu. Teraz nagle żądasz, żebym udawała, że to, co noszę w piersi, nie istnieje? Po upinaniu włosów spinkami przyszedł czas na ozdabianie koralami. Mała wyciągnęła z babcinych szuflad całą kolekcję naszyjników i wisiorków, jaką Emilia zebrała w ciągu 60 lat życia. Pojedynczo wieszała na Julii każdy z nich, wygładzając rękami na szyi i sprawdzając, czy dobrze leży. Twoje wyniki nie wskazują na to, że jest aż tak źle, żeby nie można było podjąć leczenia. To najpewniej powiększona torbiel. Wyjdziesz z tego. Artur stanął na głowie, żeby umówić cię na tę wizytę. Emilia zatrzymała obraz i spojrzała wreszcie na córkę. Nie rozumiem, dlaczego to robicie. Liczycie na cud, który się nie zdarzy? Mam spokojnie czekać, aż zwariujesz od tych domysłów? Julia ściszyła głos. Ty byś tak zrobiła, gdyby chodziło o mnie. Nie będziemy w ten sposób rozmawiać. Dlaczego nie? Chcesz uniknąć spekulacji, czyje życie jest ważniejsze? Może pomyślisz jednak o mnie i o Sylwii? Egoistka z ciebie. Emilia zacisnęła usta. Nie pomyślałaś, że może ja chcę odejść? Że nie chcę leczenia i chemii? Że najzwyczajniej w świecie boję się, że to się nie uda? Myśl o tym, że mogę to wszystko pominąć i spokojnie zamknąć oczy jest lepsza niż perspektywa powolnego umierania w szpitalnym łóżku z podłączonymi kroplówkami. Julia zasłoniła rękami twarz. Z niedowierzaniem słuchała słów matki. Chwyciła ją za dłonie. Były chłodne i wilgotne. Obiecuję ci, że wszystko będzie dobrze. Tylko daj sobie szansę na przeprowadzenie dodatkowych badań.
Wiesz przecież, że jesteś dla nas najważniejsza. Sylwia ostatnio całkiem dobrze dogaduje się z twoim ojcem. Emilia pociągnęła nosem. On robi wszystko, żeby przekonać mamę do siebie. Nawet nie chce o tym słyszeć. Ten człowiek dla mnie nie istnieje. Zapewni wam wszystko, czego będziecie potrzebować. Będziecie mogły żyć godnie. Mamo, proszę, ani słowa więcej. Pojutrze Artur zabierze cię na wizytę. Lekarz zadecyduje, jakie masz podjąć leczenie. Przyjadę jutro po Sylwię. Będziesz miała czas, żeby się przygotować. Wymieniłaś zamki? W przeciwnym razie nie dostaniesz dziecka z powrotem. Artur się tym zajął. Emilia uśmiechnęła się łagodnie i pogłaskała córkę po dłoń. Nie potrzebowała pytać o nic więcej. Oczy Julii mówiły same za siebie. Nadzieja na to, że znów ułoży sobie życie chwilowo, poprawiła jej humor. Zagadałyśmy się. Nacisnęła play. Popatrz, to on, ten chłopak, z którym widziałam tę zaginioną dziewczynę. Na ekranie telewizora przed kilka sekund mignęła sylwetka młodego mężczyzny ubranego w niebieski uniform. Szedł w stronę budynku z terrarium, trzymając w rękach wiadro z padliną. Przystanął i obrócił się do kamery. Promienie słońca padały na przyciemnione okulary. Wolnym ruchem zasłonił twarz i ruszył w kierunku przeszklonych drzwi. Po chwili zniknął w pawilonie z gadami. Główna brama ZOO była zamknięta. Julia przecisnęła się przez wąskie przejście przy kasach biletowych i zaczęła biec szeroką aleją prosto do herpetarium. W oddali zamajaczył biały melek z pracownika ogrodu. Skręciła w lewą, boczną ścieżkę, starając się nie stracić go z pola widzenia. Melek przystanął. Widziała, jak mężczyzna w firmowej czapce ogrodu zoologicznego wskazuje grupce emerytów kierunek do któregoś z wybiegów. Z ostatniej chwili dopadła go zdyszana i usadowiła się na siedzeniu obok niego. — Zna pan tu wszystkich? Mężczyzna przekręcił kluczyk w stacyjce i wyłączył silnik. Oparł się przed ramieniem o kierownicę i ze spokojem zlustrował łapiącą powietrze Julię. Nie mógł mieć więcej niż 40 parę lat. Jednak spalona od słońca skóra dodawała mu kilka dodatkowych. Koniuszkiem palca uniósł daszek czapki, która przesunęła się kilka centymetrów w górę, ukazując starą bliznę, wynik zadrapania sokolim pazurem. Zależy, o co chodzi. Nie udzielam wywiadu w telewizji, ani nie dam się nabrać na podstawionego reportera. Od ostatniej akcji z pogryzionym dzieciakiem mamy wszystkich odsyłać do rzecznika. Julia otarła spocone czoło. Jestem z policji, szukam jednego z pracowników ogrodu. Nic nie zrobiłem. Mężczyzna zbladł. Następnie wyciągnął ze schowka pognięcioną paczkę papierosów. Zresztą wyspowiadałem się już przed szefem z tego niedomkniętego pomieszczenia z małpami. Nie chodzi mi o małpy, raczej o gady. Oglądałam film o waszym ogrodzie. Mignęła mi na nim postać mężczyzny niosącego wiadra do tamtego budynku. Julia wskazała głową wyłaniające się zza drzew pomieszczenie z gadami. No i? Mężczyzna wypuścił przez nos dwie smugi dymu. Chcę wiedzieć, kto karmi zwierzęta. Oparł się wygodnie o siedzenie i zapatrzył na zgraje rozwrzeszczanych dzieciaków, wyrywających sobie paczkę chipsów. Normalnie z wiadrami biega taki młody. Pracuje u nas od kilku miesięcy. Z nikim nie gada, oprócz swego szefa. Zdarza się, że sam jeździ po towar do hodowli za miastem. Potem pomaga szefowi w karmieniu. Czasem zmyje podłogę w herpetarium. Pozostali mają go za cymbała, ale ja myślę, że gdyby był taki całkiem głupi, to dyrektor by go tu nie trzymał. Brunet średniego wzrostu w okularach fotochromowych? Lekko pochylony? Ten sam. Boi się podchodzić blisko do zwierząt, dlatego szef pozwolił mu nosić przy sobie pistolet ze ślepakami. Tak na wszelki wypadek. Dla odstraszenia. Na razie robi jej za tragarza. Stawia wiadra przed klatkami i czeka na przełożonego. Zna pan jego nazwisko? Mężczyzna wyszedł na chwilę z Meleksa i zgasił niedopałek w stojącym na trawniku koszu. Porządek musi być, nie? Zadowolony usiadł z powrotem obok Julii. Wołają na niego Parys, że niby taki piękny inaczej. Taksówka to podobno spudła jeszcze. Siedział? Mężczyzna pokiwał głową. Za jakąś głupotę skubnął coś ze sklepu, ale szybko wyszedł. Miał dobrego adwokata. Zamachał jakimiś papierami, że niby leczy się na głowę. Tak ich tu puszczają. Machnął ręką. Poza tym była mała szkodliwość czynu. A nazwisko? Tylko Parys. Dalej nie wiem. Okej, może wystarczy. W razie czego skontaktuję się z dyrektorem ogrodu. Jak pani chce. Dziś dyrektora nie ma. Biega za papierami. Szykuje zakup nowego nosorożca. Tamten stary padł po zimie. Niech mnie pan podwiezie do wyjścia. Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest powrót przez całe ZOO pieszo. Melek zawrócił i potoczył się po asfaltowej ścieżce. Julia zapatrzyła się na młodą mamę prowadzącą kilkuletnią córkę. Dziewczynka w jednej ręce trzymała ogromną watę cukrową, drugą kurczowo ściskała dłoń matki. Poczuła znajomy smutek. To, że po raz setny okłamała Sylwię, obiecując jej wyprawę do ZOO, kiedyś się zemści. Uczyniła z Emilii substytut samej siebie, fundując własnemu dziecku skrzywione dzieciństwo. Jutro zabierze ją od matki i już nigdy więcej nie odda. Kobieta z córką minęły Meleks. Mała zerknęła na smutną twarz Julii. Odwróciła się i pomachała jej ręką z watą na patyku, pokazując szczerbaty uśmiech. Julia puściła do niej oko i już weselsza zapytała pracownika ogrodu. Czym karmicie gady? Padliną?
A czym innym? Wsuwają kalekie gołębie i młode kurczaki, jak Amerykany. Bingo. Nie musiała pytać o nic więcej. Przyjrzyj mu się dobrze. Julia zrobiła stop klatkę. To ten w niebieskiej bluzie. Michalina zasunęła żaluzję, żeby słońce nie padało na ekran monitora. Wygląda znajomo. Zrób zbliżenie. Julia spojrzała błagalnie na Suchockiego. W przeciwieństwie do niej był niekwestionowanym mistrzem odrobienia cudów z wszystkim, co dotyczyło komputera. Oderwał się od swoich zajęć i podjechał na krześle do drugiego biurka. Ktoś powinien was wreszcie przeszkolić. Inaczej wy czy nie będziecie dezorganizować mi czas. Burknął. Czarne pokrętło. W tył i w przód. Wielka mi filozofia. Pod twoimi palcami jakoś to wszystko lepiej działa. Michalina zatrzepotała rzęsami. Skup się, Bodnar. Julia szturchnęła ją w plecy. Poznajesz typa? Sylwetka mężczyzny w niebieskim kombinezonie przybliżyła się maksymalnie. Julia puściła kilka dodatkowych klatek. Poczekaj, zastopuj. Twarz Michaliny zamarła. Cofnęła ostatnich kilka sekund filmu i otworzyła na nowo. To niemożliwe, to musi być jakaś pomyłka. Widziałaś go już kiedyś? Michalina siedziała wbita w krzesło, nie spuszczając wzroku z monitora. Pamiętasz, jak opowiadałam ci o chłopcu, który dostarcza kornetowskim raz w tygodniu przepiórki na niedzielny obiad? To on. Wskazała otwartą dłonią ekran. Jesteś pewna? Całkowicie. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Co prawda widziałam go u nich w domu tylko raz, ale pamiętam doskonale. Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest dobry moment na pomyłki? Michalina oburzona zmarszczyła czoło, dając tym samym do zrozumienia, co myśli o podawaniu jej słów w wątpliwość. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, układa nam się powoli całkiem ciekawy obrazek. Ciągnęła dalej Julia. Niejaki Parys ma dostęp do hodowli dorobiu, który przeznaczony jest do zoo jako pożywienie dla gadów. Facet, którego spotkałam, to potwierdził. Karmią ptakami węże. Krokodyle też. Rzucił Suchocki, nie odrywając oczu od swojego komputera. Sam widziałem, jak rzucają im te pierzaste zdechlaki prosto do paszcz. Jedno klapnięcie i tylko pióra fruwają w powietrzu. Wiemy też, że nie miałby żadnego kłopotu ze zorganizowaniem młodych, zdechłych gołębi, jakie dostały w prezencie Paulina i Laura. Gołębie można przecież kupić w niektórych sklepach i na rynku, stwierdziła Michalina. Z piórami? Zastanów się, co mówisz. Komentarz Suchockiego podszyty był kpiną. Możliwe, że na boku sprzedawał kornetowskim bardziej szlachetne ptactwo. Gołębie, przepiórki, ludzie hodują wszystko. Kontynuowała Julia. Jeśli Berta wprowadzała go do środka, mógł swobodnie rozejrzeć się i zapoznać z rozkładem domu. Widziałam, jak Berta prowadziła go do kuchni, żeby powiesił przepiórki na haku. Czuł się swobodnie. Zamienił nawet kilka słów z Marleną. Rozmawiali o czymś konkretnym? Nie, same uprzejmości. Zresztą Marlena szybko się z nim pożegnała i poszła na górę. A Paula rozmawiał z nią? Gdy tylko zobaczyła, że wszedł do domu, schowała się u siebie w pokoju. Dlatego sądzę, że on był nadawcą tych paczek. Biały marsz odbył się w poniedziałek, czy tak? Julia wydrukowała zdjęcie chłopaka na kolorowej drukarce. Wtedy też miał przynieść świeże przepiórki na obiad. Nigdy dotąd nie robił tego w dzień powszedni. Tym razem nawalił i Paula świetnie o tym wiedziała. Dlatego nie chciała zostać sama w domu. Bała się. Michalina, pojedziesz z tym zdjęciem do sklepu na rynku i pokażesz sprzedawcy z Popierniczego. Może go rozpozna. To samo zdjęcie pokażesz Kowalowi. Nie sądzisz chyba? Jestem pewna, że to on zamówił wypalarkę. To całkiem logiczny ciąg. Posłuchaj tylko. Poczekaj. Pozwól mi to zrobić. Kiedyś w końcu muszę zacząć. Michalina szpaliła się do wygłoszenia swojej teorii. Widząc w oczach Julii zgodę, odchrząknęła i wstała z krzesła. Zaczęła swoim zwyczajem krążyć po małym pokoju Suchockiego. Pomieszczenie bardziej przypominało składzik na zużyte odpady elektroniczne niż policyjną pracownię komputerową. Nie mogąc nabrać właściwego rozpędu, zrezygnowała i oparła się plecami o zepsuty skaner. Parys rozwozi po domach przepiórki i inne ptactwo. Sprzedaje je oczywiście na czarno. W jednym z domów poznaje Paulę i, jak możemy się domyślać, Laurę, która jest częstym gościem u kornetowskich. Dziewczyny wpadają mu w oko. Oczywiście żadna z nich nie traktuje go poważnie, co go tylko rozjusza. Podczas swoich kursów na miasto dociera do osady. Zauważyłaś, że tamte kobiety nie hodują żadnych zwierząt. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale podejrzewam, że mogą składać ofiary z żywych ptaków. To całkiem możliwe. One są zdolne do wszystkiego. Poparła ją krawiec. Te idiotyczne rytuały nadal są praktykowane. Gdyby to ode mnie zależało, rozpędziłabym całe to towarzystwo na cztery wiatry, żeby tak męczyć zwierzęta. Michalina, do rzeczy. Idąc tym tropem, Parys z jakimś cudem zdobywa zdjęcie dziewczyn i zanosi do osady, prosząc wiedźmy o pomoc. Mają zapewnić mu przychylność którejś z nich. Suchocki odkręcił się na krześle i spojrzał roześmianym wzrokiem na Julię. Później podasz mi adres. Miałbym mały interes do załatwienia w tej twojej osadzie. Głupi jesteś, Suchocki. Siedzisz tu otoczony komputerowym złomem i nie wiesz, co się dzieje na świecie. Okej, nie wtrącam się. Uniósł ręce w geście kapitulacji. Możemy kontynuować? Mamy coraz mniej czasu.
Julia zaczynała się niecierpliwić. Ostatecznie Paris nie dostaje tego, na czym mu zależy. Musi dać upust emocjom, chce się zemścić. Stara się wystraszyć obie dziewczyny, podsyłając im martwe ptaki. Nic na tym nie zyskuje, ale sytuacja zaczyna się komplikować. Laura i Paulina stają się już nie tylko celem Parysa. Czarne brony z osady szukają dziewczyny, która zastąpi umierającą matkę Łesi. Łesia dogaduje się z Parysem. Zleca mu wykonanie wypalarki. Robi to zapewne, żeby sprawdzić jego lojalność. Wiemy, że Parys jest opóźniony w rozwoju, więc łatwo jest nim sterować. Może nawet z początku nie chce przykładać ręki do okaleczenia dziewczyn, ale Łesia go podjudza. Wmawia mu, że jeśli wypali na ich ciałach swój własny znak, będą należały tylko do niego. Taki koszmarny substytut pierścionka zaręczynowego. Prawdziwy cel jest jednak całkiem inny. Dobrze mówię, Julia? Machnięcie ręki odebrała jako zgodę na kontynuowanie. Parys pojawia się na zaręczynach, traktując je jak swoje. Wtapia się w tłum gości. Michalina spojrzała badawczym wzrokiem na Julię. Ta siedziała i notowała coś na kartce. Prawdopodobnie podaje Pauli środek usypiający, który szybko działa. Wynosi ją za ogrodzenie sąsiedniej pozycji, gdzie czuje się już bezpiecznie. Julia podniosła oczy znad swoich zapisków. Skoro Paula wiedziała, kto ją skrzywdził, dlaczego nie wskazała go policji? Strach i niepewność. Załóżmy, że zrobił z nią dokładnie to, co z Laurą. Zalepił oczy taśmą, tak samo zresztą jak Laurze, stąd te ślady kleju na rzęsach. Pamiętaj, że Paula zeznała, że nie widziała swego oprawcy. Jestem jednak pewna, że wie, że to był Parys. Jak już mówiłam, schowała się w pokoju na jego widok. Poza tym Paula boi się, że jeden jej nieostrożny ruch może doprowadzić do tego, co stało się z Laurą, która nie miała tyle szczęścia. Kiedy Paula uciekła temu psychopacie, wtedy sięgnął po swoją drugą ofiarę. Dlaczego miałby ją zabić? Jak ma się do tego twoja spiskowa teoria? Powinno mu wystarczyć, że ją trzyma gdzieś w zamknięciu. Może zanim przekazał ją Łesi, rozwścieczyła go czymś na tyle, że postanowił ją zabić. Lub po prostu wystraszył się tego, co zrobił i znalazł najprostszą metodę pozbycia się niewygodnego świadka. To miałoby sens, ale jak uzasadnisz to, co powiedziała moja matka? Że widziała Paulę i Parysa rozmawiających w parku? Przecież znali się od dłuższego czasu. Twoja matka musiała najwyraźniej pomylić dni te sprzed i te po. To się zdarza osobom w podeszłym wieku. Od razu widać, że nie znasz mojej matki. Julia popukała końcówką długopisu w kartkę. Owszem, ostatnio zachowuje się bardziej nerwowo niż zwykle, ale o ile wzrok ją zawodzi, to jasności umysłu nie mogę jej odmówić. Michalina wydała wargi. Oczekiwała oklasków za doskonale przedstawioną wersję wydarzeń, a zamiast tego usłyszała gorzkie słowa. Twoja wersja mogłaby być prawdopodobna, gdyby nie kilka luk. Po pierwsze, nadal nie wiemy, kto zarzucił łóżko Laury pokrzywami. Po drugie, jakoś nie wierzę w to, że Paula nie doniosłaby na niego policji. Życie w strachu jest dużo gorsze niż świadomość, że sprawca siedzi za kratkami. Nawet jeśli nie widzi się porywacza, z całą pewnością pozna się go po głosie czy choćby po zapachu. Zakładam, że sklepikarz potwierdzi tożsamość Parysa. Skoro wyczuwał od niego dziwny zapach, dlaczego miałaby go nie wyczuć Paula? Po trzecie, Łesia wyraźnie powiedziała, że któraś z nich była w osadzie. Rozumiesz, Michalina? Któraś. Zatem albo Paula, albo Laura były w domu jej matki. I wreszcie po czwarte, jak powiążesz Parysa ze strzelaniem do Ireny? Michalinie najwyraźniej nie spodobał się sposób, w jaki mówiła do niej Julia. Opadła na krzesło i założyła ręce na piersiach. Twój tok rozumowania nie może pomijać najważniejszych szczegółów. To głównie na nich opiera się śledztwo. Kontynuowała Julia. Rozumiem, że masz swoją wersję wydarzeń. Powiedziała przez zęby Michalina, patrząc tępym wzrokiem w linoleum. Wszystko zależy od tego, czy sprawdzi się moje podejrzenie co do wcale nieprzypadkowej śmierci Marii Mazur. Suchocki w milczeniu śledził słowne potyczki swoich koleżanek. Wyobraźnie widział, jak obie zrzucają koszulki i taplają się w błocie, ciągnąc wzajemnie za włosy. Niestety żadna z nich nie zamierzała spełnić jego perwersyjnych marzeń. Nie łączyłabym tych dwóch spraw. Michalina postanowiła walczyć o swoje. Zasępa potwierdził, że to był nieszczęśliwy wypadek. Jaki jest sens brnąć w coś, co inni dawno zarzucili? Kolejna lekcja dla ciebie. Nie wykluczaj tego, co wydaje ci się niemożliwe. Za dużo tu przypadków, a ja w przypadki nie wierzę. Tracisz tylko czas. To twoja opinia, Bodnar. Zbyt długo pracuję w zawodzie, żeby dać się omamić opinii zakochanego mężczyzny. Zasępa jest fachowcem w swojej dziedzinie. Nie przeczę. Jednak to, co usłyszał, może mijać się z prawdą. Długie nogi Ilony Pilewicz mogły mu zawrócić w głowie i spowodować pomroczność jasną. Michalina pokręciła z niedowierzaniem głową. Dobry Boże, nie chciałabym być twoim wrogiem. Masz dość ohydną cechę. Nie wierzysz ludziom. Wierzę tylko sobie i jak na razie się nie zawiodłam. Julia wyjęła płytkę z komputera i włożyła ją do kieszeni marynarki. Zbieraj się, Bodnar, masz co robić. Ja zajmę się Parysem. Powinniśmy mieć coś na niego w bazie. Co do Ireny, muszę uruchomić swoją medyczną wtyczkę. Masz na myśli Maciejewskiego? Powinien znać ludzi na oddziale. Chcę wiedzieć, jaka jest oficjalna wersja szpitala. Wyszła na korytarz i wybrała numer do Artura. Odezwał się po pierwszym sygnale. Poprosił, żeby dała mu godzinę. Jeśli do tej pory nie uda mu się nic uzyskać, sprawa będzie dla niej całkowicie jasna.
Patolog Lipski wysunął ręce z fartucha i po raz ostatni tego dnia rzucił okiem na perfekcyjnie wyczyszczoną salę prosektoryjną. Szczupła dziewczyna, studentka medycyny, kończyła wycierać piłę sekcyjną. Spryskała ją dodatkowo płynem do dezynfekcji, odłożyła na srebrną tacę i przykryła pokrywką. Z dolnej szafki wyjęła spray do odświeżenia powietrza. W pomieszczeniu unosił się zapach mandarynki. Lipski przypuścił asystentkę przodem i zgasił światło. Zatrzasnął drzwi i skierował się do swojego gabinetu, mieszczącego się kilkanaście kroków od sali prosektoryjnej. Pod drzwiami stała drobna kobieta ze związanymi w koński ogon kasztanowymi włosami. Skończyłem na dziś, chyba że to wyjątkowo ważna sprawa. Przekręcił klucz, który tkwił w zamku. Pani od któregoś z klientów? Ładnie ich pan nazywa. Julia wyciągnęła na powitanie rękę. Zdziwił się, ale potrząsnął jej drobną dłonią. Podkomisarz Krawiec. Nie mieliśmy jeszcze przyjemności współpracować. Chciałbym zajrzeć do jednego protokołu z sekcji zwłok. Badał pan ciało 2 tygodnie temu. Chodzi o dziewczynę, którą znaleziono martwą w pociągu relacji Warszawa-Kraków. Lipski zaprosił ją do gabinetu i usiadł za biurkiem. Tak, pamiętam. Klientkę znaleziono w toalecie. Zgadza się? Młoda, przy kości. Nazywała się Maria Mazur, 23 lata. Zanim zaczniemy rozmawiać, proszę okazać legitymację. Nie będę potem świecił oczami przed prokuratorem. Jasna sprawa. Widziała, jak zawieszona dłużej wzrok na jej wyjątkowo udanym zdjęciu. Dostaliście przecież protokół. Wysłałem na Nowolipki. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Zimny trup i klasyczne otrucie. Na poparcie swoich słów pokazał skan dokumentu na monitorze komputera. Otrucie? Przybadałem ją od palców stóp po czubek głowy. Nie mam żadnych wątpliwości. Jej organy wewnętrzne były zniszczone. Nerki, wątroba, węzły chłonne, śledziona. Chce pani słuchać dalej? Chcę wiedzieć wszystko. Zmiany musiały postępować od dłuższego czasu. Rycyna działa szybko, jednak w przypadku Marii wyniszczenie organizmu następowało nieco wolniej. Ratowała ją większa masa ciała, jednak nawet to w końcu przestało ją chronić. Proszę spojrzeć. Przez ekran zaczęły przewijać się nic nie mówiące Julii zdjęcia organów wewnętrznych. Rozpoznała jedynie wątrobę, jednak jej kolor wydawał się nienaturalny. Lipski dla porównania wyświetlił zdjęcia zdrowych organów. Różnica była szokująca. Te wszystkie guzy i zgrubienia, marskość, stan wyjątkowo ciężki, zastój krwi spowodował, że niemal szczerniała. Proszę teraz obejrzeć nerki. Blade, jak my, to mówimy marmurkowe z plamistymi przebarwieniami. Nie byłoby co ratować, nawet gdyby nadal żyła. Julia dała znać, że ma już dość. Monitor zgasł. Może jest jakaś inna przyczyna poza otruciem? Lipski uśmiechnął się pod nosem. Rozprostował łopatki. Kilka godzin stanie nad stołem sekcyjnym dało mu się beznaki. Widzę, że podaje pani wątpliwość moich 20 lat praktyki. To takie naiwne i bardzo ludzkie. Mało kto wierzy, że śmierć nastąpiła w wyniku takich, a nie innych okoliczności. Uspokoję jednak panią. Dodatkowo wykonałem badanie składu kości. I powtarzam, nie ma innego wytłumaczenia. To była rycyna. Bardzo cierpiała? Nikomu nie życzę takiej śmierci. Umierała powoli i boleśnie. Ten, kto zgotował jej takie odejście, wykazał się wyjątkowym okrucieństwem. Julia naciskała już klamkę, jednak zawróciła i odsunąwszy Lipskiego od biurka włączyła przeglądarkę Google. Do komórki wpisała numer cateringu PKP. Na podłodze pod balkonem położyła 3 powiększone zdjęcia. Pauli, Laury i Marii. Pod każdym z nich rozłożyła akta sprawy. O ile teczki 2 pierwszych dziewczyn były pełne, o tyle zapisków dotyczących Marii było niewiele. Żebranie o informacje z komendy na Nowolipkach zdało się na nic. Zasępa spieprzył sprawę koncertowo. Zamiast z kopiami wyników śledztwa wrócił ze śladami szminki pod uchem. Zatrucie. Cienkie wytłumaczenie jak na zgon w pociągowej toalecie. Pilewicz wcisnęła mu taką ilość kitu, że mógłby nim zatkać dziury w oknach całego komisariatu. Po wizycie u Lipskiego, siedząc w samochodzie, spisała wszystko na szybko, aby nie umknął jej żaden szczegół. Wyszła z tego jedna strona plus informacja z cateringu PKP. Do ściany przylepiła zapisaną kartkę z flipcharta i drugą, czystą. Pokój przypominał bunkier wojenny zarzucony strategicznymi planami jakiejś bliżej nieokreślonej akcji zbrojnej. Na stół rzuciła pendrive z wszystkimi rozmowami, jakie zebrała dla niej Michalina. Sprawdziła na służbowym laptopie łączny czas zapisów, ponad 5 godzin. Zapowiada się długa noc. Pomyślała i czym prędzej wcisnęła przycisk w ekspresie do kawy. Artur nie odzwania. Była pełna najgorszych przeczuć. Po raz kolejny sprawdziła telefon. 0 informacji o stanie zdrowia Kornatowskiej. Na rozwiązanie sprawy ma ostatnie 48 godzin. Stanęła na wąskim skrawku dywanu, który nie został zasłany papierzyskami. Pociągnęła łyk kawy i spojrzała na zegarek. Czas. Start.